Vitam vitam, new event Monster Island is up, so I want to talk about this. I need to admit that I like this event, even that we messed up first round. So what we know about Monster Island? Um, this is um, an alliance quest. We have three tiers: easy, medium, and hard. Your alliance titan score defines in which tier your alliance will be. maybe rewards um, are not great, especially on easy and medium, but avatars are really cool. Um, but this is global beta test, so rewards can be improved next time. So each alliance starts on different island with camp in the center. Camp is really important place because if you will run out of artifacts, you can refill them only in camp. Also, only here you can change your team. So how you can get points for your alliance? You can get them from exploration, and when you explore map you can find hordes apex monster or chests apex monster is like titan so you need titan team and it's good to have some artifacts to protect your team because you don't want to take damage monster hordes are groups of monsters uh, you need to defeat you start versus three monsters but with each move more of them shows up max at the time is eight and you need to kill 20 monsters in 10 minutes important note it's best to use only aoe heroes um, and uh, at least one hero that can boost hp this is really important why because damage received by your heroes in the event persists between attacks and 20% of the damage received by a hero is permanent damage so you can't heal so boosted hp is protecting your heroes from losing base hp so as you can see different team is needed for horde and apex and you can switch team only in the camp, but um, we'll back to this later. Each time someone will defeat Apex Monster, your alliance will get a key. And there's a chance to get a key from defeated Horde. So what we can do with keys? We can open chests with them. and we have two types of chests. Treasure chests contain loot that will be randomly distributed to all members of, all, of your alliance at the end of the event. And relic chests contain relics that uh, buff all your alliance members' heroes. So we already have one. Uh, okay. Uh, so we have a uh, chance to dodge. Plus healing and plus attack. That's pretty sweet. So, first, you should focus on relic chests to buff your alliance. So, you can get points for exploration, uh, fighting hordes, and apex. There's no individual ranking, so it doesn't matter who gets the most points. You want your alliance to do well. So there are different strategies our alliance is not equal so if yours is in the same spot this might work for you as well but top alliances might use different tactic Most important thing is communication it's good to create a few groups i would say scouts uh, these are players uh, without strong heroes, and they will explore map. If they have the brewster and good heroes, they can set team for hordes. So AOE heroes and hero that boost HP. Uh, so let's say this would be 16 guys wait a second okay so let's say this will be 16 guys four guys for each sector northwest northeast southeast and southwest map should be explored step by step to save your stamina there's no point to go to the end of the map because it will be expensive to go back to the camp so step by step moving to the edge is best with revealing all Places. Second group, let's say four, can be monster hunters. So if there's a horde, they can kill it fast. So one for each sector. If there are no hordes, they can explore. If there are too many hordes, scouts can help. And last group can be titan slayers. These guys should wait in the camp and when apex monsters shows up they should set right team and go for apex uh, first hit consumes 10 flags each next 15 more so it's best to hit apex max two times and go back to the camp um, to refill your artifacts and go for another. Apex. Apex HP on hard is around 1.5 million. I do something like 300, 350k in two hits. So 10 Titan Slayers are more than enough. Why there should be group that only hit Apex? Because most annoying thing is that you, you can change your team only in camp of course, apex fights gives way more points than exploration or hordes. so if your alliance is equal, you can swap players between groups during the event. but remember that there's no extra rewards for individual rankings. Uh, to open chest, you need to use key on this chest. so guys that are close to the chest, should do it but prioritize relic chest first and important note covenant heroes have extra perks during this event so maybe it's smart to use them so this is my strategy i hope it will help some of you uh, let me know if you have similar or completely different one Good luck with um, exploration and have fun with this new event. See you next time. Witam w polskiej wersji. Rozpoczęło się nowe wydarzenie, Wyspa Potworów, i w tym filmie opowiem troszkę więcej a, na jego temat. A, natomiast muszę przyznać na wstępie, że bardzo podoba mi się ten event, a, mimo tego, że troszkę zwaliliśmy pierwszą rundę. No ale. Trudno, bawimy się. Więc co wiemy na temat wyspy potworów? To jest zadanie dla sojuszu. Mamy trzy grupy, łatwa, średnia i trudna. I punkty, które wasz sojusz ma za pokonane Tytany, decyduje o tym, w której grupie będziecie. Może w tym momencie nagrody, szczególnie załatwe i średni poziom, nie są jakieś fantastyczne. Zdecydowanie fajne są awatary. W trudnym już trochę jest lepiej. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest globalny test beta. Więc te nagrody mogą być znacznie poprawione w późniejszych odsłonach tego wydarzenia. Każdy sojusz zaczyna na oddzielnej wyspie i ma obóz umieszczony na środku wyspy. Obóz jest bardzo istotnym miejscem, ponieważ jeżeli skończą Wam się artefakty bitewne, możecie je uzupełnić tylko w obozie. A również tylko w obozie możecie zmienić swoją drużynę. Więc w jaki sposób można zdobywać punkty dla sojuszu? Punkty dla sojuszu można zdobywać na kilka sposobów. Pierwszy to jest eksploracja mapy, czyli odkrywanie ciemnych pól. I odkrywając ciemne pola można znaleźć kilka rzeczy. Pierwsze to są hordy potworów. Druga rzecz to są apex monstery. Jak to się nazywa tutaj u nas? Potwory alfa, dobra, potwory alfa możemy znaleźć um, i możemy znaleźć skrzynię. Jeśli chodzi o potwory alfa, to one są tak jak Tytany, więc potrzeba tutaj drużyny na Tytana. Dodatkowo warto zabrać artefakty, żeby ochronić swoją drużynę, ponieważ nie chcecie, żeby taki Tytan was trafiał. Um, no i hordy potworów to jest grupa potworów, um, którą trzeba pokonać. Plansza zaczyna się od trzech potworów, natomiast z każdym waszym ruchem pojawiają się kolejne, maksymalnie możecie mieć 8 naraz na planszy, a trzeba pokonać 20 potworów i macie na to 10 minut. I teraz ważna uwaga. Jeżeli chcecie walczyć z takimi grupami potworów, to najlepiej zabrać postacie obszarowe, żeby od razu trafiać wszystkich. I przynajmniej jedną postać, która podbija życie ponad stan, to jest bardzo Ważne. Dlaczego? Bo obrażenia otrzymane przez Twoich bohaterów w wydarzeniu utrzymują się pomiędzy atakami, a 20% obrażeń otrzymanych przez bohatera to obrażenia trwałe, których nie można wyleczyć. Więc to podbijanie życia ponad stan um, chroni Wasze postacie przed utratą maksymalnego, maksymalnych punktów życia. Więc jak widzicie, tu. Zarówno na potwory alfa, jak i hordy potworów potrzeba dwóch zupełnie różnych drużyn, a zmienić drużynę można tylko w obozie, ale do tego wrócimy później. I za każdym razem, kiedy ktoś pokona potwora alfa, w sojusz dostaje klucz. Dodatkowo jest szansa zdobyć klucz za pokonanie hordy. Więc co możemy zrobić z kluczami? Możemy dzięki nim Otwierać skrzynie I mamy dwa rodzaje skrzyń. Skrzynie skarbów zawierają łupy, które po zakończeniu wydarzenia zostaną losowo rozdzielone pomiędzy wszystkich członków Twojego sojuszu. Nie losowo, porówno. Czyli to, co traficie w skrzyni, to każdy dostaje. I skrzynie z reliktami zawierają relikty, które wzmacniają bohaterów wszystkich członków Twojego sojuszu. Um, więc. Co jest istotne, to to, żeby skupić się na początku na tych skrzyniach z reliktami. My w tym momencie mamy 20% szans na uniknięcie normalnych ataków i 20% szans na uniknięcie umiejętności specjalnych, plus 5% leczenia i plus 25% ataku. I to jest zdecydowanie coś, co pomaga robić lepsze wyniki na tych potworach alfa i hordach, więc to jest coś, na czym powinno się skupić na początku. I teraz tak. Punkty można zdobywać za eksplorację, czyli odkrywanie ciemnych pól, walkę z hordami i walkę z potworami alfa. Nie ma indywidualnych rankingów, a może inaczej. Ten ranking indywidualny jest, natomiast nie ma on znaczenia w całym evencie. A więc kompletnie nie patrzcie na to, kto ma najwięcej punktów w sojuszu. Ważne jest to, żeby wasz sojusz poradził sobie jak najlepiej. Jest kilka różnych strategii. Nasz sojusz nie jest równy, więc jeśli wasz sojusz też nie jest równy, to ta strategia może również dla was działać. Natomiast takie topowe, topowe sojusze mogą używać trochę innej taktyki. Najważniejszą rzeczą jest komunikacja. I dobrze jest też stworzyć kilka grup. Powiedziałbym grupę skautów. I to jest grupa, która na przykład nie ma super silnych postaci i ta grupa eksploruje mapę. Więc jeżeli tak wygląda mapa, wiadomo, chcemy odkrywać czarne pola i trzeba ją zwiedzać. Jeżeli... Taki scout ma dosyć silne postacie, to oczywiście idąc na zwiady, fajnie jeśli ustawi sobie postacie obszarowe i minimum jednego medyka, który podbija życie ponad stan. Więc powiedzmy, że grupa skautów to jest na przykład 16 osób, 4 osoby na każdy sektor: północny zachód, północny wschód, południowy wschód, południowy zachód. Mapa powinna być odkrywana krok po kroku, żeby oszczędzać flagi. Nie ma jakby powodu, żeby lecieć od razu na koniec. Tak jak u nas tu widać na dole, polecieli ścieżką sobie na koniec, a jest masę czarnego miejsca. Dlaczego to jest nieopłacalne? Bo powrót do obozu jest bardzo kosztowny. Po odkrytych polach nadal to jest jeden punkt, jedną flagę trzeba użyć, więc najlepiej jest odkrywać krok po kroku wszystkie czarne pola i powoli przesuwać się w stronę granicy mapy. Druga grupa, powiedzmy cztery osoby, to mogą być łowcy potworów. Więc jeśli pojawia się horda w jakimś sektorze, oni są w stanie taką hordę zabić bardzo szybko. Więc jeden łowca potworów na jeden sektor. Jeśli nie ma aktualnie żadnej hordy, to mogą również eksplorować mapę. A jeśli jest zbyt wiele hord, to skałci mogą pomóc i też atakować takie hordy. I ostatnia grupa to zabójcy tytanów. Ta grupa moim zdaniem powinna siedzieć w obozie i czekać aż pojawi się potwór alfa. W momencie kiedy się pojawi ustawiają w obozie odpowiednią osobę na danego tytana i od razu na niego lecą. Pierwszy atak w potwora alfa zużywa 10 flag. Każdy kolejny o 15 więcej, czyli drugi 25, trzeci 40. I tak dalej, i tak dalej. Więc najlepiej jest uderzać takiego potwora alfa góra dwa razy, żeby nie marnować dużo flag, wrócić do obozu, uzupełnić przedmioty, zmienić drużynę pod kolejnego potwora alfa i na niego lecieć. Na poziomie trudnym punkty życia tych potworów alfa mają, są na poziomie półtora miliona. Ja w dwóch atakach robię... Bez jakiejś wielkiej napinki 300-350 tysięcy, może trochę więcej, więc 10 takich zabójców tytanów to jest nawet więcej niż potrzeba. Natomiast dlaczego a, powinna być taka grupa, która zajmuje się tylko tytanami? Ponieważ najbardziej denerwującą rzeczą jest to, że żeby zmienić drużynę czy cokolwiek uzupełnić, trzeba zawsze wrócić do obozu. Czasem to jest blisko, a czasem niestety daleko i marnują się flagi. Oczywiście walki z tymi potworami alfa Dają najwięcej punktów, więcej niż eksploracja czy pokonanie hordy, więc jeśli wasz sojusz jest bardzo równy, możecie przerzucać graczy między grupami w trakcie trwania eventu. Natomiast pamiętajcie, że no nie ma dodatkowych nagród za te miejsca indywidualne, więc tu bardziej kwestia tego, żeby. Um, Zaoszczędzić artefakty, żeby nie tylko jedna grupa je paliła, a żeby to troszeczkę rozłożyć. Żeby otworzyć skrzynię, trzeba mieć klucz i trzeba stanąć na takiej skrzyni, żeby ją otworzyć, więc powinna to robić osoba, która jest najbliżej skrzyni. Natomiast oczywiście na początku wydarzenia jako priorytet stawiajcie tę skrzynie z reliktami. I ważna uwaga postacie z przymierza. Mają dodatkowe bonusy w trakcie tego wydarzenia, więc może, może warto je również używać. Więc to jest moja strategia. Mam nadzieję, że niektó dla niektórych z Was okaże się pomocna. Dajcie znać, czy macie podobną strategię, czy zupełnie inną. Powodzenia w eksploracji i bawcie się z tym nowym eventem, bo jest naprawdę fajny. Trzymajcie się. Do zobaczenia.